Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Ariowit. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym tłumaczeniu Kimberly-Guggen z dnia 12 lutego 2021 roku mamy tutaj tłumaczenie Anna B, Kimberly-Guggen, United Network News. Tak więc zaczynamy czytać. Wiadomości od Kimberly Guggen. Zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. Witamy w United Networks na żywo o 17.00. Dziś wieczorem będziemy omawiać wiadomości z całego świata. Zacznijmy od RPA i wyścigu Billa Gatesa, by zebrać mógł swój fundusz na szczepionki o wartości 3,4 biliona dolarów, w którym postanowił podzielić się najwyraźniej z każdą głową państwa na świecie. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje z tą szczepionką. Mamy więc szczepionkę AstraZeneca, która została zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia, FDA i CDC, jako udowodniona skuteczność dwustopniowej strzykawki na całym świecie. Bill Gates w zeszłym roku zdecydował się na lot odrzutowcem Światowej Organizacji Zdrowia po całym świecie. Mówił o przekupywaniu afrykańskich przywódców innych głów państw w Nowej Zelandii. I oczywiście w Stanach Zjednoczonych oraz w całej Europie i Wielkiej Brytanii. Nie ma kraju, którego Bill Gates nie dotknął swoją obietnicą łapówek w wysokości od 20 milionów dolarów amerykańskich do 10 miliardów dolarów amerykańskich, według tego, jak określiła to Ghana i Nigeria. Lecz o co tu tak naprawdę chodzi? Rozmawiajmy więc o RPA. Rząd południowoafrykańskiej Amazonii stłumił wszystkie wiadomości dotyczące skutków ubocznych szczepionki. Ale mieszkańcy RPA nadal się buntują, jak pokazano tutaj urywek nagrania. Studenci wyskakiwali przez okna, kiedy próbowano wymusić na nich przyjęcie szczepionki AstraZeneca. Rodzice, oczywiście, edukują swoje dzieci, mówiąc im, aby nie dopuścili się do szczepionki. Co więc robi w tej sprawie rząd RPA? W RPA znajduje się ponad milion szczepionek COVID-19, wysyłanych przez AstraZeneca, każda pojedyncza szczepionka nie przeszła podstawowego testu. Na bezpieczeństwo i skuteczność. Najwyraźniej coś tu się dzieje, jest to jakiś rodzaj transakcji posuwanej tylnymi drzwiami, o czym wiemy i na co zwrócimy uwagę w nieco późniejszej części tej audycji. Prezydent RPA jest najwyraźniej połączony z innymi agencjami wywiadowczymi w innych krajach oraz ma osobisty fundusz z kilku różnych aspektów gospodarki południowoafrykańskiej. I domyślam się, że szczepionki nie są wyjątkiem. Nowym graczem w grze RPA jest Johnson Johnson. Kiedyś używałem kosmetyków Johnson Johnson. Babcia kupiła. Był do mycia twarzy akurat. Taki chyba. Antybakteryjny można to nazwać. I był, ale. Ten drugi Johnson Johnson mi jakoś szkodził i podrażniał skórę. To takie. Zatosowania miało. Dlaczego mówiłam, że szczepionka ich jest tańsza? Wymaga tylko jednej dawki, a minister zdrowia popiera Johnson Johnson. Kto tu komu płaci? Wszyscy wiemy, że istnieje ponad 4000 odmian koronawirusa, których objawy zaczynają się od zwykłego przeziębienia aż do umiarkowanej grypy. Na świecie nie ma znaczących zgonów z powodu wirusa, jednak każdy musi otrzymać strzykawkę. W innych krajach, np. w Tanzanii, prezydent mówi, że Bóg ochroni jego lud i odmawia strzykawki od jakiejkolwiek firmy dla swojego kraju. Jak dotąd Tanzania ma bardzo niski wskaźnik. Kilka miesięcy temu prezydent Tanzanii ogłosił również, że testy na obecność wirusa przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia są fałszywe. Gdy do Papaja i Koza wykazały wynik pozytywny na obecność wirusa, to w tamtym momencie prezydent został, przestał prowadzenia testów na obecność wirusa. Kilka miesięcy wstecz prezydent Madagaskaru ogłosił, że wyprodukował naturalne lekarstwo na wirusa, które jest również udowodnione, że leczy malaria, a oni używają tego lekarstwa na Madagaskarze od wieków najwyraźniej. Próbował on sprowadzić ten specyfik po całym kontynencie afrykańskim i wielu afrykańskich przywódców było zainteresowanych, lecz następnie został zakazany i zakazana też mówienia o tym. Ponadto wszystkie filmy zostały usunięte z YouTube i nigdy nie słyszeliśmy już nic więcej o tym. A on nadal używa go w swoim kraju i do dziś tak niski ma wskaźnik infekcji wirusa. Prawdopodobnie jeden z najniższych na świecie. Rozmawiajmy więc o tym, co dzieje się w niektórych innych krajach w odpowiedzi na wirusa. Administracja Bidana rozważa wprowadzenie krajowego wymogu, zgodnie z którym wszyscy klienci linii lotniczych musieliby uzyskać negatywne. Wyniki testów na obecność wirusa przed wejściem na pokład. Mówi się również o, za się również o zakazie podróży z Kalifornii i innych stanów, które mają bardzo wysoki rzekomy wskaźnik infekcji wirusa. Blokowanie Stanów Zjednoczonych i zamykanie ludzi przed przekraczaniem granicy między Stanami jest niedorzeczne. W jaki sposób ma to powstrzymać rozprzestrzenianie się wstrzykawek? Jeśli maski działają, to nikt nie powinien się zarazić w tym momencie. To wyraźnie nie jest przypadek. Więc teraz przejdźmy do innych krajów. Szkocja wydała aktualne orzeczenia, że dzieci w wieku szkolnym muszą testować się dwa razy w tygodniu, Przecież by teraz umieszczony test na wirusa w rękach uczniów, którzy nie są przetestowani, gdyż nie jest to w ich przypadkach obowiązkowe, aby siebie testować. Jednak Szkocja sugeruje, że testować się oni muszą dwa razy w tygodniu, aby pozostać w szkole i aby przede wszystkim mogli tam ponownie tworzyć szkoły. Jeśli jeszcze nie jesteście tego świadomi, to szkoły w Szkocji i Wielkiej Brytanii są zamknięte od ponad dwóch miesięcy, to znaczy od początku stycznia. Jestem pewna, że dzieci w szkole byłyby niesamowicie szczęśliwe, testując się dwa razy w tygodniu, żeby tylko mogły powrócić do szkoły. Powodzenia z tym. United Kingdom. Tak więc przy ponad 4000 odmian nici. Wirusa lub koronawirusa, z których wszystkie będą miały pozytywny wynik w teście PCR, jak to możliwe, że którakolwiek z tych firm wyizolowała wszystkie te 4000 szczepów i udowodniła, że posiada trzykawkę przeciwko wszystkim 4000? Odpowiedź na to brzmi, jest to niemożliwe. Wszyscy teraz twierdzą, że istnieje ta dominująca odmiana nić lub silniejszy szczep, albo też bardziej zaraźliwa odmiana wirusa. Jednak nikt nie wyizolował 4000 wirusów, ponad 4000 szczepów wirusa. W ciągu niespełna roku. To jednak wyraźnie chodzi o pieniądze. Kto kogo kopie, kto komu płaci, kto kogo przekupuje. A Gates jest wyraźnie usteru. W Kanadzie wprowadzają obowiązkowe pobyty w hotelach dla osób z wirusem. W Kanadzie premier Trudeau oświadcza, że nie są to obozy dla internowanych. Są to najwyraźniej tylko pobyty w hotelach wirusa, które to mogą kosztować nawet 2000 dolarów amerykańskich za pobyt w takim hotelu kwarantanowym. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o warunkach panujących w tych zarówno hotelach, hotelach, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i teraz w Kanadzie. Wiedzą oni, że Kanada ma ustawę o kwarantannie z 2005 roku, dotyczącą izolowania ludzi z wyznaczonych w hotelach kwarantannowych na własny koszt. Niezastosowanie się do tego może skutkować karą więzienia, jak również bardzo wysokimi grzywnami. Dziękuję panu premierowi Trudeau. Ludność musi stosować się do tych niedorzecznych zasad. W Kanadzie cytowano najwyraźniej ministra zdrowia, który powiedział, że nikt nie powinien teraz podróżować i musimy zapewnić naszym społecznościom bezpieczeństwo, a to oznacza unikanie wszelkich podróży i innych niż niezbędne. To samo zresztą robią w Wielkiej Brytanii, ograniczając wszystkie podróże do podróży niezbędnych. Tylko jeżeli ktoś zostanie przepany na próbie wejścia na pokład samolotu linii lotniczej. Innej niż ich zdaniem niezbędna, zostanie ukarany grzywną i lub nie będzie mógł wejść do napokat samolotu. Wirus 2020 nie był taki zły, 2021 staje się jeszcze gorszy, nie udaje im się skutecznie kontrolować narracji, to właśnie się dzieje. Ok, więc porozmawiajmy o jednych wiadomościach, które się dziś dzieją. W wiadomościach podają, że amerykańscy szefowie, szeryfowie i rząd USA zarekwirowali ponad 1 miliard baryłek irańskiej ropy dla Wenezueli. Gdzie jest ten problem? Zobaczmy. Po pierwsze, ponad 80% światowej podaży ropy naftowej jest sprzedawane na czarnym rynku. Co mam na myśli mówiąc o czarnym rynku? Dla sprzedaży ropy poza rynkiem. Mam na myśli fakt, że dostawcy ropy nie działają na rynku kontraktów terminowych. Są one zazwyczaj po głęboko obniżonej cenie. Najczęściej pochodzą z krajów, które są obecnie objęte sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych w Departamencie Skarbu USA. Departament Skarbu USA dość często sankcjonuje kraje z nieuzasadnionych powodów lub może jednak z powodów uzasadnionych. Moglibyśmy powiedzieć, że powody te są nowe, ale tak naprawdę nie są nowe, ponieważ Iran ma sankcje już od prawie 20 lat ale najwyraźniej ropa jest nadal sprzedawana za około 1 dolara za baryłka, przez korytarz Chiny Pakistan, ponieważ nielegalnie przekraczała granicę z Iranu. Wzięliśmy na to uwagę w zeszłym roku, obecnie ropa płynie przez Wenezuelę. Generałowie Wenezueli, którzy stoją za, za umożliwieniem tego przepływu ropy przez Wenezuelę, podpisali kilka lat temu duży kontrakt z organizacją Black Sun, organizacją Czarne Słońce, obiecując, że oddadzą wszystkie swoje aktywa naftowe, aby promować reset wenezuelskiej waluty o nazwie Bolívar. Teraz to się nie sprawdziło. Generałowie ci byli również odbiorcami diamentów z czarnego rynku, które otrzymywali za darmo z Angolii. No to właśnie Black Sun prowadzi wszystkie te operacje na całym świecie. Tak więc ich krowa z pieniędzmi opuściła Chiny. Zaledwie jakieś trzy miesiące temu, kiedy to Chiny opuściły Pakistan. Teraz tworzą oni nowe umowy, które są korzystne dla obu stron. Jednak Amerykanie najwyraźniej podjęli działania tam, gdzie je porzucili. Ponieważ to amerykańskie Black Sun ma umowę z wenezuelskimi generałami, ropa naftowa trafia do Stanów Zjednoczonych pod przykrywką saudyjskiej i amerykańskiej spółki naftowej w Houston. Houston, która została otworzona kilka lat temu. Wiadomo również, że wiele tankowców przepływa również z Iraku, i to jest powód, dla którego wojna trwa nadal. Tak więc trzeba teraz wspomnieć, że Departament Sprawiedliwości najwyraźniej zatrzymał cenę ropy sprzedawanej przez US Marshals, a fundusze mają być przeznaczone na Fundusz Ofiar Terroryzmu Sponsorowanego przez państwa. Cóż, moim zdaniem ofiara terroryzmu Sponsorowanego przez państwo jest teraz każdy obywatel amerykański. I każdy obywatel pęty ziemia, ponieważ wszyscy jesteśmy pod biologicznym atakiem Deep State, tych samych ludzi, którzy przenoszą tę nielegalną ropę lub usankcjonowaną ropę na cały świat. Więc kiedy tylko stało się jasne, że szczepionki nie sprzedają się tak, jak myśleli, że nikogo na niej nie stać, że narodów na niej nie stać, że ludzie ludzi na nich nie stać, Postanowili pójść inną drogą i stworzyć inny strumień dochodów. Tak więc teraz przejdźmy do fałszywego procesu oskarżania prezydenta. Wszyscy czekaliśmy jako obywatele amerykańscy na czeki stymulacyjne od rządu w wysokości 2000 dolarów miesięcznie od sierpnia ubiegłego roku. Otrzymaliśmy niewielki czek stymulacyjny, niektórzy z nas w wysokości około 600 dolarów. Nikt w Waszyngtonie nie wydaje się być zaniepokojenym amerykańskimi obywatelami, zamiast tego marnujemy ogromną ilość zasobów rządowych na to oskarżenia prezydenta. W internecie i w innych wiadomościach krążą filmy, na których próbuje się obwiniać prezydenta Trumpa i Pence za zamieszki w stolicy, podczas gdy najwyraźniej nawet mężczyzna w bikini czy miał na sobie symbol Black Sun i wszyscy wiemy, kto mu zapłacił lub obiecał zapłacić. Jest to jasne, kto zaaranżował tę sprawę w stolicy. Do dziś w stolicy pozostało wiele oddziałów wojska, a także mnóstwo ogrodzeń i barier, umożliwiających zbliżenie się do budynku kapitolu i innych obiektów, cóż, może gdyby Deep State znajdujący się w Kongresie, a teraz w białym domu przestało płacić tym ludziom za zamieszki, nie mielibyśmy z tego problemu. Nawet organizacja Black Lives Matter oświadczyła nam, członkowie Black Lives Matter oświadczyli, że nie otrzymali zapłaty i są bardzo rozczarowani, że ich ludzie nie otrzymali szczeków stymulacyjnych. Tak więc Waszyngton nie ma żadnej wartości dla przeciętnego codziennego amerykańskiego. Obywatela, zamiast tego skupiają się na impeachingu prezydenta, który nie jest, już nie jest na stanowisku. Hmm, okej, okay, nie ma problemów, więc czy, są zajęci robieniem tego. Co jeszcze dzieje się na świecie? Deep State wyraźnie wyczerpuje już swoje fundusze. Skąd to wiemy, ponieważ płacili ludziom takim jak Elon Musk w bitcoinach. Manipulują jego ceną bitcoina. Manipulują ceną bitcoina jego niepotycznym wzrostem. Jest to do 400 tysięcy w danym dniu, ale najwyraźniej jest to nowa plotka krążąca, która mówi, że wiele bitcoinów po prostu zniknęło. Istnieje ponad 100 milionów dolarów amerykańskich wartości, która najwyraźniej została schakowana z bitcoinów. Zaginęło to i nikt nie wie, gdzie to w ogóle poszło, a władze zbierają sobie małe kwoty tu i tam. Najwyraźniej historia jest taka, iż bitcoin jest na zdalnym serwerze lewa strona i dlatego nikt nie może znaleźć bitcoina, więc nie wraca on do systemu. Inną petką, która grąży wokół jest to, że wielu generałów operacyjnych i innych członków Deep State jest opłacanych w bitcoinach, a następnie nie są oni w stanie spieniężyć tych swoich bitcoinów. Tak więc wszyscy więksi posiadacze bitcoinów nie odnaleźli sukcesu w ich spieniężeniu. Obietnice składane są w całych Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach za ich potajemną zgodność w programie. COVID i operacji znanej jako operacja lockstep lub można powiedzieć operacja wschodzące słońce. Poprzez tę ich zgodność zarobili oni miliardy cyfrowych bitcoinów, które to nie mają wartości, są bez pokrycia i nie ma nadziei na to, aby kiedykolwiek spieniężyć je. To jest niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ odsysają każdy dolar, który trafia do bitcoina od tylnej strony systemu. Tak więc zwiększają wartość, aby zyskać więcej korzyści, gdyż brakuje im pieniędzy i skłonić chcą ludzi do kontynuowania tej działalności. Jeśli to brzmi znajomo dla niektórych z Was, to dlatego, że przed Bitcoinem zrobili to samo z nowym Dinarem Irackim. irackim. Każdy dostał wypłaty w Dinarach Irackich z obietnicą, że mogą one być spieniężone w przyszłym terminie co najmniej 100 razy 10 razy czy też 7 razy, według wartości obecnej w danym czasie waluty, która warta jest technicznie 0. Bitcoinem wcale nie jest inaczej, to tylko coś, co jest już w obiegu. Deep State korporacje takie jak Apple lub SpaceX teraz promują Bitcoin i złożyli obietnicę. Wierzcie mi, wierzcie lub nie wszyscy, że każdy, kto go posiada, będzie teraz częściowo właścicielem światowej waluty rezerwowej, znanej jako Bitcoin. Niemożliwe jest, aby dokonać tego przejścia. Dlaczego? Ponieważ serwery na, ale, na arenie blockchain nie mogą przetwarzać więcej niż 150 tysięcy do maksymalnie 300 tysięcy transakcji na sekundę. Gdzie to pozostawia całą planetę w transakcjach? Możesz być lub nie być tego świadomy, ale obecne tempo, w, w którym transakcje przetwarzane są globalnie i cyfrowo, jest znacznie powyżej w rzeczywistości w milionach. Więc nie mam mowy, że ta technologia może kiedykolwiek wspierać cały światowy system finansowy. Elon Musk powinien być świadomy tego, on jest dobry w różnego rodzaju badaniach i w rozwoju technologicznym. I czyż nie jest tak? Google, które również otrzymało Bitcoiny, zna się tak samo dobrze co do tego typu badań i rozwoju w przemyśle komputerowym. Dlaczego nikt nie zdał sobie sprawy z tego i dlaczego oni akceptują Bitcoin? Bazują na obietnicy, że może Chiny przejdą. Chiny w tym tygodniu również podjęły próbę uruchomienia swojej lokalnej wewnętrznej wersji Bitcoina. Rozdali jednak tą monetę każdemu wetelowi w formie covid pomocy, a system przetrwał jedynie całe 24 minuty, zanim się zawiesił. Więc wciąż pracujemy nad globalnym Bitcoinem, a jeśli jesteś z, z DipTights i słuchasz tego i otrzymałeś Bitcoin na swój Mormon Charge, nadal próbujesz wpłać, wypłacić gotówkę. Po prostu bądź świadomy tego, że szanse są bardzo małe. Oni nie mają zamiaru pozwolić ci na wypłatę tych fikcyjnych pieniędzy za twoje usługi. Tak, więc to zamyka ten tydzień z raportów informacyjnych. Dzisiejszy raport na żywo BNN wiadomości o 17 zapraszamy za dzień lub dwa. Będziemy mieli więcej Wam do przekazania. Dziękuję za oglądanie United Network News. Z niecierpliwością czekam na możliwość porozmawiania z Państwem wkrótce. Kimberly Guggen, United Network News. tłumaczenie Anna B. Ok, to było wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. W tym razie polecajcie filmik. Nie wiem, szczerze prawdę. Bądźcie świadomy tego, co się dzieje na co dzień. Dostać łapkę w górę, napiszcie komentarz, co myślicie. Subskrybujcie kanał. Polecajcie i trzymajcie się w takim razie wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć Pa. Do usłyszenia.